Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w filmie z serii, która od teraz nazywa się Akademią Druku 3D. W ramach tej serii będę Was uczył właśnie stricte o druku 3D, niekoniecznie o samych drukarkach i rzeczach z nimi technicznie związanych. Dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób możecie przyspieszyć swoje wydruki, nie tracąc przy tym na jakości. Ale zanim przejdziemy do samego filmu, chciałbym Wam powiedzieć, że pierwsza część kursu które tworzę wraz z Piotrem Cichalewskim, jest ponownie dostępna w sprzedaży, ponieważ prace nad nią zostały ukończone i wykupując do niej dostęp dzisiaj, od razu dostajecie dostęp do wszystkich lekcji, wszystkich ćwiczeń i zadań. Także jeżeli interesuje Was modelowanie Fusion 360, no to zachęcam do zapoznania się z tym kursem. Link do niego macie w opisie. Jak te wydruki przyspieszyć, pokażę Wam na początku na podstawie Cura, ale że Cura niespecjalnie dobrze liczy czasy wydruków, no to pokażę Wam to również w Idea Makerze. OK, a więc jesteśmy sobie w programie Cura i mam tutaj załadowany profil do Endera 3. Oryginalny, standardowy profil, który w tej Cure jest. Mam tutaj również kostkę kalibracyjną, którą pewnie drukowaliście, a jeśli nie, to na pewno widzieliście na innych moich filmach. Na podstawie tej kostki zobaczymy sobie jak zmienia się czas wydruku po wprowadzeniu ustawień, które zaraz wam pokażę. Żeby przejść sobie do tych ustawień, klikamy w to miejsce i otwieramy, rozwijamy zakładkę Speed. I tutaj mamy taką opcję Enable Acceleration Control. Jeżeli tej opcji nie widzicie, to wystarczy, że klikniecie sobie tutaj na to koło zębate i zaznaczycie sobie tą opcję właśnie tutaj. I ewentualnie te opcje poniżej. Nie wiem, czy one są standardowo zaznaczone, czy nie, ponieważ no, już tutaj grzebałem. I w razie czego, gdybyście ich nie mieli, no to polecam je zaznaczyć, bo to są te ustawienia najbardziej istotne. W każdym razie włączamy sobie to ustawienie i widzimy tutaj straszną rzecz. Czyli wszystkie akceleracje standardowo w tym profilu ustawione na 500 mm na sekundę kwadrat. Z tego co pamiętam, Ender standardowo w EPROMie ma ustawioną akcelerację na 500 czy 800 mm na sekundę kwadrat, co jest bardzo niską akceleracją jak na tą drukarkę, co prawda pozwala uzyskać dobrą jakość wydruku, ale tą drukarkę stać na więcej. Drukarki mają również informacje o akceleracji w EPROMie. O tym jak się do EPRO dostać już nie raz mówiłem, także odsyłam was do tego filmu. Link macie w prawym górnym rogu w karcie oraz w opisie. Nie pamiętam, czy z góry można tam ograniczyć akcelerację. W niektórych systemach tak jest, w niektórych po prostu można to sterować stąd. Nie pamiętam w tej chwili, jak to jest. W każdym razie, jeżeli te ustawienia, które tutaj ustawimy, nie wpłynęłyby na to, co się dzieje z drukarką, to powinniście do EPRAMu zajrzeć i tą akcelerację tam zwiększyć. Zanim te ustawienia tutaj poprzestawiamy, powiem Wam ogólnie, co za ich pomocą chcemy zrobić. Żeby to było lepiej widać, powiększę tą naszą kostkę pięciokrotnie i sobie ją przetnę, żeby móc zajrzeć do środka. No i spójrzmy teraz, co tutaj mamy. Jak widzicie, dobrze widać tutaj zarówno obrys zewnętrzny, obrysy wewnętrzne, no i wypełnienie. I to, co tutaj sobie włączyliśmy, to możliwość sterowania przyspieszeniem drukarki w zależności od każdego tego wykonywanego ruchu. Standardowo drukarki ustawiane są tak, że wszystkie te ruchy wykonują z jedną wartością akceleracji, z tą samą. Czasami jest w Marlinie możliwość ustawienia innej akceleracji dla ruchów pustych, bez ekstrudowania materiału. Jest też ta akceleracja dla retrakcji, no i dla drukowania, i to jest wszystko. Dzięki temu, że włączymy tą opcję w slajd serze, to możemy być bardziej precyzyjni i te ustawienia dobrać sobie dokładnie do każdego ruchu. I dlaczego warto to zrobić? Zwróćcie uwagę na to, że jeżeli wszystkie te elementy wydruku drukujemy z, taką, z takim samym przyspieszeniem, no to ten wydruk będzie wszędzie ładny. Załóżmy, że na tych ustawieniach jest ładny. Akceleracja po to jest niska, żeby nie wywołać ghostingu na zewnętrznych powierzchniach i ogólnie, żeby te powierzchnie dobrze wyglądały. Ale zwróćcie uwagę na to, że te powierzchnie są w środku. Po co one mają ładnie wyglądać, skoro i tak nie będziemy ich widzieć? I właśnie podnosząc akcelerację wyżej, te, których nie widzimy, skrócimy czas wydruku, nie wpływając na wygląd modelu, ponieważ przyspieszymy ruchy, których i tak efektu nie będziemy widzieć, ponieważ ten materiał będzie wewnątrz modelu. Tak więc, skoro wiecie już, jaka jest teoria i co za tym stoi, co dzisiaj zrobimy, no to przejdziemy od słów do czynów. I podam wam jak zwykle takie bezpieczne wartości, które na większości drukarkach powinny dobrze działać, nie powinny wywoływać jakichś gubionych kroków, chyba że jest to drukarka z ogromnym stołem, lub po prostu z dużym, czyli te drukarki typu Creality CR-10 i większe ze stołem 300x300. Tu się jeszcze na chwilę zatrzymamy, ponieważ chcę wam przekazać ważną rzecz. Ponieważ jeżeli często drukujecie duże modele, które są bardzo ciężkie, które bardzo zwiększają masę całego stołu, a macie drukarkę z ruchomym stołem, to jest istotne, to musicie wziąć to pod uwagę, ponieważ jeżeli masa stołu rośnie w trakcie druku, no to na początku te parametry, które ustawicie, mogą być dobre, ale jeżeli Masa tego stołu znacznie wzrośnie, to przy akceleracji dość wysokiej, którą ustawicie, może pojawić się już problem z gubieniem kroków. Dlatego pamiętajcie o tym i bierzcie to pod uwagę. Szczególnie jeżeli drukujecie duże, ciężkie modele. To, co tutaj pokazuję, będzie dotyczyło drukarek ze stołem 200 na 200 mm około, czyli tych standardowych, jak to nazywam. No dobrze, no więc zaczniemy od końca, ponieważ mamy tutaj Travel Acceleration, czyli Przyspieszenie przy ruchach jałowych, przy ruchach bez ekstrudowania filamentu. Tutaj możemy ustawić maksymalną akcelerację, z jaką radzi sobie nasza drukarka. Jako bezpieczną wartość podam Wam 2000. Możecie spróbować do 3000 i więcej. Nie polecałbym już przekraczać 4-5000, ponieważ no, to jest, są już duże przyspieszenia, i nie wszystkie drukarki dadzą sobie z nimi radę. Rama musi być bardzo solidna i sztywna, ale 2000. Powinny sobie drukarki w większości z tym poradzić, niezależnie od tego, jakie drivery posiadają. Ogólnie, zwiększenie tej wartości dla ruchów jałowych sprawi, że częściej drukarka będzie tą naszą docelową prędkość przejazdów osiągała. Ogólnie założyłem, że wszyscy wiecie, czym akceleracja jest i jak to działa, ale jeszcze w sumie powiem dla może początkujących, czym to jest. Otóż, w bardzo dużym skrócie, jeżeli mamy napisaną prędkość przejazdu, na przykład. 100 mm na sekundę to nie jest tak, że drukarka nagle, czy głowica tej drukarki nagle osiąga tą prędkość i potem nagle się zatrzymuje. Ona przyspiesza do tej wartości i od tej wartości zwalnia do zera. No prawie do zera, ale już nie będę wchodził tutaj w szczegóły. Ważne jest to, że drukarka przyspiesza i zwalnia. Jeżeli to przyspieszenie jest tak niskie, jak mieliśmy podane, to ona może w tych ruchach jałowych nawet tej prędkości ustalonej nie osiągać. Także zwiększając tą wartość, sprawimy, że ta drukarka będzie częściej osiągała prędkość, którą chcemy, żeby osiągała. No i ogólnie te czasy tych wszystkich przejazdów, nawet tych dłuższych, będą mniejsze, ponieważ drukarka szybciej będzie te prędkości osiągać. Dobrze, tak jak mówiłem, 2000 każda drukarka powinna sobie z tym dać radę. Każda drukarka z tych z standardowym stołem. No, i ta wartość, którą tutaj ustawimy, to będzie najwyższa wartość, której będziemy używać. Także, jeżeli ustawicie na przykład tutaj 2000, to w tych innych ustawieniach też zalecam ustawić maksymalnie tyle, ile tutaj. Dobrze, także mamy załatwione przejazdy. Dalej przejdziemy sobie do Infilu. Infil, jak wiecie, wypełnienie jeszcze raz potnę to, żeby było widać wypełnienie mamy w środku. Tego absolutnie nie widać. Nie obchodzi nas to, czy tam jest ghosting, czy coś. Więc tutaj również możemy dać tą naszą maksymalną akcelerację, którą ustawiliśmy. Z tym, że uwaga, Infield często drukuje się z wyższymi prędkościami. I jeżeli zobaczycie, że on wychodzi słabiej, no to powinniście tą wartość trochę zmniejszyć. To nie powinno występować, jeżeli używacie linear advance albo szerszej ścieżki wypełnienia. Różne są możliwości, żeby to naprawić, ale jeżeli zobaczylibyście negatywny wpływ, no, to możecie tutaj to zmniejszyć. Akceleracja podczas drukowania ścian tej nie ruszamy, ponieważ ona jest wynikową z tych dwóch, ale dla tych dwóch ustawimy różne wartości. Inner wall to ściana, już wam pokazuję. To ściana tutaj podkreślona, zaznaczona na zielono, czyli ta ściana wewnętrzna. Jej prawie nie widać, ponieważ jeżeli na niej byłyby jakieś duże zaburzenia, to one by wpłynęły na tą zewnętrzną. Linie, no i mogłyby być widoczne. Dlatego tutaj nie dajemy też maksymalnych jakichś wartości. Dla tej wewnętrznej ściany możemy sobie ustawić na przykład 1200. To jest i tak szybciej niż 500 czy 800, ile było standardowo. No a outer wall, jako że jest na zewnątrz, no to powinien być w miarę powoli drukowany, żeby ten efekt był jak najlepszy. Oczywiście, o ile na nim nam zależy. Ale zakładam, że w tym przypadku nam zależy, bo nie chcemy tego wydruku pogarszać. No więc tutaj bym dał 800. Także widzicie, to, co jest bardziej schowane, możemy drukować znacznie szybciej. To, co my widzimy, drukujemy z jakimiś mniejszymi, powolnymi akceleracjami. Oczywiście to zależy od tego, jaką macie drukarkę, bo jeżeli macie drukarkę z bardzo solidną ramą, bez żadnych luzów, no to oczywiście te akceleracje w Waszym przypadku mogą być znacznie wyższe niż ja tutaj pokazuję. W każdym razie została nam ostatnia wartość, jak widzicie, ta została zaznaczona na szaro, nie możemy jej edytować, ponieważ mamy tutaj dwie różne wartości. No i tutaj dotyczy to powierzchni płaskich, górnych na przykład, tak jak tutaj w pełni wypełnionych. Tutaj również można ustawić tą prawie najwyższą. Wartość jaką ustawiliśmy. Zaznaczam jednak, że w tym przypadku te wartości są wartościami, które uznałem za bezpieczne. Jeżeli macie bardziej solidną ramę, na przykład tak jak ja u siebie robiłem w drukarce w tej, którą budowałem na ramię Ratrika, no to tutaj miałbym na przykład 4000, ale tutaj już bym dał 3000. Ogólnie 3000 to jest taka moim zdaniem górna granica, która jeszcze sprawia, że te wydruki wyglądają sensownie. Wyżej już mogą się różne rzeczy tam dziać, i im bardziej tą drukarkę podkręcamy, im bardziej ona działa na wyższych ustawieniach, szybszych, no to tym większe ma znaczenie odpowiednia i dokładna kalibracja wszystkich parametrów. Także wtedy to może wychodzić, jeżeli coś macie źle. W każdym razie zostawimy tutaj na te 2000, tak jak ustawiłem, ale co chciałem przed chwilą powiedzieć, to to, że właśnie tutaj może być znacznie wyższe niż tutaj te inne, te inne oprócz travel. Bym zostawił na nie więcej niż 3000. No dobrze, teraz potniemy, zobaczymy ile to będzie trwało: 20 godzin, 9 minut. Ok. Jako, że Cura nie jest najlepsza w obliczaniu tego czasu, to wyłączenie tego niewiele zmieni. I widzicie, według Cury ta różnica to zaledwie 2 minuty. Także nie wygląda to imponująco, ale tak jak mówię, moim zdaniem Cura nie liczy tego czasu za dobrze, więc pokażę Wam to na ideamakerze. Makerze. Gdzie to ustawić i jak te czasy się prezentują? Ja już tu przygotowałem dwa profile standardowe i przyspieszone, żeby nie wpisywać tego jeszcze raz ręcznie. W każdym razie przechodzimy sobie właśnie w Edit, Advanced i zakładka, znów Advanced i tutaj mamy Enable Acceleration Control. Tutaj mamy co prawda więcej tych ustawień, ale one są analogiczne, tylko jeszcze bardziej podzielone. Myślę, że ci, którzy uważnie słuchali, będą wiedzieli o co chodzi. Niejasne może być co najwyżej: printing acceleration, ale z tego co wywnioskowałem, to jest to używane do ruchów, do których nie pasuje żadne z poniższych ustawień. W każdym razie zobaczmy, ile to będzie trwało, jeżeli potniemy w Idea Makerze ten model. Tutaj mamy również takie same ustawienia jak w Ciorze. Zobaczmy, Idea Maker pokazuje 13 godzin, 28 minut. Zapamiętamy sobie tą wartość. I teraz na ustawieniach przyspieszonych, żeby. Wam pokazać, jak tutaj ustawiłem. No tutaj w sumie ustawiłem za dużo, więc to troszkę zmienię, żeby było tak samo jak tam. OK, możemy sobie to zapisać i pociąć model jeszcze raz. I zobaczcie, teraz nam wyszło 12 godzin i 17 minut. Czyli różnica w czasie wydruku jest to w tym przypadku godzina i jakieś 10 minut. No powiecie niewiele. Wychodzi to tutaj na moje oko 80%. Ale wyobraźcie sobie, że ten wydruk by się drukował znacznie więcej. I teraz może to nie jest najlepszy przykład, ale weźcie pod uwagę większą drukarkę, taką jak na przykład ten mój ratric, którego budowałem, który może drukować z dużymi przyspieszeniami, prędkościami dość duże modele. Załóżmy, że model drukowałby się 200 godzin. No to w tym przypadku, który może jeszcze tutaj uda mi się zasymulować, Dając tutaj na przykład 80%. No, zobaczcie dla przykładu, powiększyłem jeszcze tą kostkę, zwiększyłem trochę wypełnienie, żeby to więcej czasu trwało. I zobaczcie, ile ta kostka teraz będzie się drukowała na tych standardowych ustawieniach, które były. Zobaczcie, 240 godzin. Sporo, prawda? A są to realne wartości, skomplikowane, duże motele mocno wypełnione mogą tyle trwać. Zobaczcie 240 godzin i teraz jak potnę go na tych ustawieniach, które trochę przyspieszyłem. No to mamy teraz 187 godzin. To jest ponad 50 godzin różnicy. 53 godziny będąc dokładnym. To są ponad 2 dni pracy drukarki. To dużo. Jeżeli macie jakąś farmę drukarek czy coś w tym stylu i drukujecie takie skomplikowane modele, które długo trwają, no to to ustawienie znacznie skróci czas tych wydruków. Jeżeli skróci czas wydruków, no to wiadomo mniej prądu zostanie zużyte i tak dalej i tak dalej. Myślę, że już sami wiecie o co chodzi. No dobrze. Myślę, że to tyle, co chciałem wam w tym filmie przekazać. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Czy wsuwaliście coś takiego wcześniej? No i jak to się sprawdziło w przypadku waszych wydruków. Jeżeli macie jakieś problemy, to również piszcie w komentarzach. Jeżeli macie jakieś pomysły, co mógłbym wam wytłumaczyć czy też pokazać w związku z, na przykład ze slicerami, no to również piszcie w komentarzach, może coś takiego się na kanale pojawi. W każdym razie zachęcam was do zostawienia łapki w górę pod tym filmem, jeżeli uważacie, że jest on przydatny, jeżeli wam w jakiś sposób pomógł. Zachęcam was również do dołączenia grupy na Facebooku Majstry Artka, szczególnie jeżeli macie jakieś problemy z drukiem 3D lub chcecie się podzielić jakimiś swoimi Projektami. Link w opisie. A jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków z serii Akademii Druku 3D, no to zachęcam Was również do subskrypcji kanału. To tyle w tym filmie. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Cześć!